Siemanko, witajcie ludzi, a powodem całego zamieszania jest ta paczka. Kilka razy do roku dostaję takie paczki, są one od kierowców, od organizacji, od jakichś zespołów, od różnego rodzaju podmiotów, jeżeli chodzi o motorsport. I tam są zamieszczane różnego rodzaju gadżety, jestem dużym gadżeciarzem i już jest tego troszeczkę nazbierane. To mogą być kubki, to mogą być plakaty, kartki z podpisami, też kilka takich znajduje się u mnie. I ta kolekcja cały czas jakoś rośnie. I tym razem akurat się ciekawie złożyło, bo niedawno mieliśmy konkurs z Lostarka, a tym razem dostałem paczkę od Lostarka z nowymi gadżetami. I ja już podejrzewam, co to może być. Nie wiem, czy wy podejrzewacie, więc niewykluczone, że niebawem będzie kolejny materiał konkursowy. Jeżeli udałoby się raz na miesiąc tworzyć jakiś fajny konkurs, gdzie będą giveaway, jeżeli chodzi o rzeczy, które powiedzmy, że są podwójne, wtórują mi się, to możliwe, że utrzymamy takie tempo i coś takiego raz na miesiąc się będzie pojawiać. I to jest taki gigancik. I wspólnie przekonamy się za chwilę, co tak naprawdę się mieści w tej dużej, no bo ona jest faktycznie duża, jeżeli chodzi o gabaryty, paczce. Nawet ciężko się ją podnieść jedną ręką. Więc to może dać wam już taki obraz tego, jak to wygląda. Teraz będziemy próbować wspólnie wbić się do właśnie tej paczki i nie mam bladego świętego pojęcia, jak to zrobić, bo jest tak zapakowana, że amen w pacierzu. O mój Boże. Tak to wygląda w środku. No. Ej, wiele soli nie się nie dało. Co tu się mogło dać jeszcze więcej domodzić? Jakieś zbrojenia metalowe? Nie no, Poczta Polska nie lubi takich rzeczy, bo cenny. Od razu by były takie z kosmosu, jeżeli chodzi o wysyłkę, że masakracja. W środku mamy całą masę kubków. Są to nowe kubki od Lostarka i motyw jest dosyć ciekawy, bowiem są to kubeczki, tym razem nie z motywami liftingowymi, ale z motywami innymi troszeczkę. Nie wiem, czy tutaj fokus teraz mi ładnie to pokaże, wątpię. Chyba, że troszeczkę go... Legendy PRL, no genialna sprawa. Nie bądź taki junak. I to będzie cała linia gadżetów z tego, co widzę, związana z takimi cudakami. Cudo. Na pewno znajdzie jakieś honorowe miejsce na półce, bo na półce kończy się powoli miejsce, więc trzeba będzie za niedługo zaangażować w tą bitwę o gadżety kolejną półkę. No ale pomysł kapitalka. Wiecie co, pierwsze co mi przychodzi na myśl, to taki serial Zmiennicy, nie wiem czy tam nie był przypadkiem epizod z takiego rodzaju pojazdem, ale to trzeba by sobie odświeżyć. Zmiennicy to jest mega taki serial. Serial to dużo powiedziane, mini serial. Tam wyszło chyba z 13 odcinków tego czy coś. Kolejny cudak. Stara miłość nie rdzewieje. I mamy Warszawę. Stara miłość nie rdzewieje, a propos motoryzacji. To taki kubek powinienem dać jednemu mojemu znajomemu. Ej, kapitalka, auta klasyczne, ja uwielbiam klasyki. To jest ta, no, nawet takie cuda. W tym momencie, gdyby ktoś miał do oddania jakoś tak bez żadnego podwójnego dna, to przygarnąłbym jakiegoś maluszka, polonesa czy cokolwiek. To są cudowne auta, których wartość, nie wiem czy się zgodzicie, ale wartość tych samochodów dopiero zaczęła rosnąć po tym, jak zaczęły się rzadziej pojawiać na drodze. Zadziałał tak zwany efekt białego kruka, a wcześniej tych samochodów było tak naprawdę na pęczki. Kto smutka ma, ten radę da. I mamy Żuka. Cudo. Co tu mamy dalej? Widzę jeszcze jeden Żuk. Mhm. Oprócz Żuka mamy jeszcze raz Warszawę. Czy jest Fiacik 126? A nie, ale jest Polonez. Polonez, Polonez. Bojewiczem na pewno zaliczę. Nie no, cudo. Ja jestem zachwycony. W tym momencie już żałuję, że tych kubków nie ma więcej. Czyli nie chodzi o to, że chciałbym jeszcze więcej tego dostać, bo w tym momencie już bardzo dziękuję, bo paczka jest naprawdę spora, jest fajnie zabezpieczona, ale chodzi mi o to, że nie wypuszczono takich kolekcjonerskich motywów, jeżeli chodzi o kubki Z30 już, bo to by było z pewnością zbierane i nie podlega żadnej dyskusji. Myślę, że coś z tego będziecie mogli za niedługo zgarnąć na kolejnym konkursie. Część sobie oczywiście zostawię,
Tak, żeby mieć prawdopodobnie po jednym z każdego. A druga część niewykluczone, że pójdzie za niedługo na konkurs. Jeżeli byście chcieli to nabyć już w tym momencie, to nic trudniejszego. Wystarczy, że wpiszecie sobie na Facebooku Lost Ark Stacja Demontażu i tam będziecie mieli w ofercie już te kubki wystawione z tego, co kojarzę. Mi nie pozostaje nic innego, tylko naprawdę gorąco podziękować Lost Arkowi za nadesłanie tej paczki, dobrze zabezpieczonej i wypakowanej. No po same brzegi, jeżeli chodzi o te kubki, nowa rzecz. I fajnie, że to od razu do mnie dotarło przed takim no, momentem, kiedy one są jeszcze maksymalnie promowane, bo to dopiero będzie z tego, co widzę, promowane jakoś bardziej. Naprawdę wielkie cuda. No ja jestem zachwycony, no. Szczerze mówiąc, cudo. Zobaczymy, co za jakiś czas jeszcze dotrze do mnie, bo spodziewam się w tym momencie jeszcze dwóch albo trzech paczek takich. Ale kiedy one dokładnie dotrą, to się okaże. Ale to jest po prostu cudo.